Witam bardzo serdecznie. Ksiądz Arnold Zimnicki, salezjanin Księdza Bosko. Jestem księdzem katolickim. Dzięki Księdzu Bosko, naszemu założycielowi, który założył nasze zgromadzenie, w którym jestem, mam okazję pracować praktycznie gdziekolwiek znajdują się nasze domy. I też tak się wydarzyło, że Pan Bóg, kiedy mnie powołał, postawił mnie w różnych miejscach. Było to i Kutno, i Swobnica, potem 7 lat we Włoszech, w Polsce był i Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Piła. I tak się szczęśliwie zdarzyło, że moje losy mojego powołania przysłały mnie tutaj na ziemię drawską do Trzcińca, do ośrodka wychowawczego, w którym najpierw pracowałem jako wicedyrektor gimnazjum, a potem jako dyrektor ośrodka wychowawczego w pracy, która przeznaczona jest dla chłopców po wyrokach, czyli generalnie resocjalizacja i pomoc młodzieży trudnej. Jako salezjanin Księdza Bosko zawsze pracowałem z młodzieżą. I to jest chyba najpiękniejsza rzecz, jaka mogła mi się przydarzyć, a mianowicie praca z tymi, których można formować, których można czegoś uczyć i od których przede wszystkim można się uczyć. Kiedy człowiek dostaje niejako od losu, od Pana Boga, od ludzi takie wyróżnienie, trudno odpowiedzieć na to pytanie w sposób taki jasny i oczywisty, bo są ludzie, którzy na tej ziemi drawskiej żyją, ciężko pracują, od lat się starają i jakoś może nie są docenieni w tym, co robią. A tu nagle człowiek przychodzi znikąd, pojawia się na krótki okres czasu i dostaje takie wyróżnienie. Wyobraźnię mam przeogromną i wyobrażam sobie, że na przykład w Czaplinku na jeziorze, chociaż ja tego nigdy nie robię, ale być może kiedyś się tak zdarzy, że pójdę na te ryby i złowię złotą rybkę. I wiadomo, złota rybka spełnia wszelkiego rodzaju życzenia. Jeżeli te życzenia miałyby się skoncentrować na tej ziemi drawskiej, na której miałem okazję przez 5 lat żyć, funkcjonować, pracować i dobrze się czuć i realizować swoje powołanie, niewątpliwie takie życzenia dla tej ziemi drawskiej bym miał. Na pewno to, co jest ostatnio bardzo medialne, to jest Jezioro Tajemnic. Skoro złota rybka, to chciałbym, żeby na dnie tego jeziora znajdował się nie jeden, ale ze 3 okręty podwodne w świetnym stanie i żeby znalezienie tych okrętów było uwieńczeniem tej wielkiej tajemnicy, wielkiej radości tego, co się tutaj dzieje na tej ziemi drawskiej. Nazywam się Roman Radziszewski, jestem lekarzem nefrologiem. Od 1998 roku pracuję w Drawsku Pomorskim. Najpierw na oddziale chorób wewnętrznych szpitala, potem od momentu powstania stacji dializ właśnie na stacji dializ. Od wielu lat współpracuję ze Stowarzyszeniem Diabetyków, ze stowarzyszeniami diabetyków w naszym powiecie. Moja współpraca zaczęła się dzięki kontaktowi z panią Lusią Duczmańską ze Stowarzyszeniem Diabetyków w Drawsku Pomorskim. Prowadziłem wykłady, prelekcje dla pacjentów z cukrzycą. Od 3 lat współpracuję również ze Stowarzyszeniem Diabetyków w Złocieńcu. Prowadzę tam szkołę cukrzycy. Kiedy dowiedziałem się, że zostałem kandydatem do tytułu zasłużony dla powiatu drawskiego, byłem niezwykle zaskoczony, że w ogóle ktoś miał taki pomysł, żeby mnie wyróżnić. No jest to dla mnie bardzo ważny tytuł i bardzo dużą satysfakcję w życiu sprawia mi moja praca. W pracy lekarza najważniejszy jest chyba kontakt z pacjentami, rozmowa z nimi, nawiązanie kontaktu. Dzięki temu można się wiele dowiedzieć i to naprawdę ułatwia diagnostykę, ułatwia leczenie tych pacjentów.
No i ten kontakt z różnymi pacjentami sprawia mi naprawdę wielką radość. A teraz takimi moimi autorytetami to są na pewno moi nauczyciele, których poznałem w trakcie specjalizacji z nefrologii, profesorowie z Kliniki Nefrologii w Szczecinie, którzy też pokazali mi, że no, najważniejszy jest pacjent, podejście do niego i traktowanie każdego pacjenta tak samo, nie rozróżniając tutaj tego, czy jest stary, czy młody, bogaty, czy biedny. Każdy jest pacjentem i każdy zasługuje na równe traktowanie i podejście z takim samym zaangażowaniem do niego. Witam serdecznie, nazywam się Jan Domański. Jestem prezesem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koło nr 41 Drawsko. Jednocześnie jestem członkiem zarządu głównego tego stowarzyszenia. No, jestem żonaty, mam dwóch wspaniałych synów, dwie wspaniałe synowe i jeszcze bardziej wspaniałą wnuczkę. Jestem rodowitym młodzianinem. To w 70 roku przyjechałem z dziewczyną na urlop. Urzekły mnie piękne krajobrazy tego regionu i postanowiłem tutaj zostać. Na początku zajmowałem się, to znaczy pracowałem w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, następnie w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia Pożarniczego. W 70 roku, no, jak tutaj już zostałem na tych terenach, zaobserwowałem, że młodzież w Oleśnie no, jest po prostu pozbawiona jakichkolwiek rozrywek, dlatego też postanowiłem ich tu zorganizować i stworzyłem drużynę starszoharcerską imienia Zdobywców Wału Pomorskiego. Chodzili w czerwonych beretach i teraz obecnie zajmuję się stowarzyszeniem, ponieważ w 95 roku wyjechałem na misję na Bałkany, misję pokojową ONZ. Później wróciłem w 96, ponownie wyjechałem na drugą misję na Bliski Wschód, w południowym Libanie i po powrocie no, zauważyłem, że na naszym terenie, tu w naszym mieście, w naszym powiecie jest kilku weteranów, którzy powrócili i nikt o nich no, nic po prostu nie mówi, nie są zorganizowani i nikt o nich nie pamięta. Dlatego też postanowiłem tutaj założyć koło. Ja jestem naprawdę zaszczycony, że otrzymałem takie wyróżnienie. Jest to wielki zaszczyt dla mnie. Chyba jeden z najważniejszych do tej pory, mimo że mówię za moją pracę, mam parę wyróżnień i medali, ale ten tytuł naprawdę jest dla mnie najważniejszy. Paweł Mela, jestem żołnierzem zawodowym. Do niedawna pracowałem w 16 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Olesznie. Obecnie pracuję w pierwszej regionalnej bazie logistycznej w Wałczu. Nie ukrywam, że z dużym smutkiem odchodziłem z Oleszna, bo bardzo się zżyłem z rejonem drawskim. Co prawda mieszkam w Złocieńcu, ale teraz pracuję w Wałczu. Wiązało się to moje przejście z awansem, więc jak każdy żołnierz musiałem zmienić również miejsce pracy. Z powiatem drawskim związany jestem od 1995 roku, gdy jako młody podporucznik rozpocząłem pracę w Złocieńcu, w ówczesnej 12. Złocienieckiej Brygadzie Kawalerii Pancernej. I tak moja kariera się pokierowała, że przez te 25 lat w wojsku jestem cały czas związany tutaj z rejonem powiatu drawskiego, z czego się bardzo cieszę i jestem z tego bardzo zadowolony. Najwięcej satysfakcji w życiu sprawia mi pomoc innym ludziom. Od urodzenia praktycznie zostałem wychowany jako społecznik i wszystkie swoje działania zawsze ukierunkowałem na to, żeby pomagać innym. I tak chyba jest.
Okay. Po przyjściu do pracy, do Złocieńca, jak już mówiłem, w 1995 roku, praktycznie od samego początku związałem się z klubem sportowym Olimp Złocieniec, którym przeszedłem wszystkie praktycznie szczeble. Rozpoczynałem jako zawodnik, następnie dzięki panu prezesowi Schmidtowi zostałem trenerem. Zasłużony dla powiatu drawskiego ma dla mnie bardzo wielkie znaczenie. Ja nie ukrywam, że jestem przeszczęśliwy, że znalazłem się w gronie tak znamienitych osób. Bardzo dziękuję osobom, które mnie poleciły. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję panu staroście, Radzie Powiatu za to, że uhonorowała mnie takim wyróżnieniem. Marzenia na przyszłość, no to na pewno zdrowie, to jest najważniejsze. Jeżeli jest zdrowie, to jest i szczęście, i układa się w życiu osobistym, i zawodowym. Jesteśmy wtedy dla siebie mili, czego oczywiście, szanowni państwo, z okazji tego naszego spotkania noworocznego wszystkim z całego serca życzę.